Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w dniu 28 maja 2024 roku otwieram trzecią sesję Rady Gminy Dębe Wielkie. Na wstępie bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję radnych, jak również zaproszonych gości. W szczególności witam wójta gminy Dębe Wielkie, pana Krzysztofa Kalinowskiego. Bardzo serdecznie witam panią Marię Wojciechowską, skarbnika gminy. Witam również pana Tomasza Wójskiego, zastępcę wójta. Witam również bardzo serdecznie i gorąco wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję sołtysów, jak również mieszkańców. Proszę państwa, na chwilę obecną w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum. Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Odczytam przygotowany na dzisiejszą sesję porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z drugiej sesji z dnia 23 maja 2024 roku. Punkt piąty, projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2023-35. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dębe Wielkie na rok 2023. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Dębe Wielkie, druk numer 3. Punkt ósmy, informacje przewodniczącego rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych do wójta i odpowiedziach wójta. Punkt dziewiąty, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt dziesiąty, wolne wnioski, informacje. Punkt jedenasty, zakończenie obrad. To tyle, jeśli chodzi o porządek obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi, chciałby wnieść jakieś zmiany w porządku? Nie widzę. Przewodniczący, dwie. Do porządku? Pana, proszę? Do porządku obrad? Tak, tak, mam uwagi do porządku obrad i to bardzo poważne, ponieważ mamy prawo do dokładnego zapoznania się z dokumentami. Niestety jest w porządku obrad protokół z sesji z dnia 6 czy 23. Otrzymaliśmy to o godzinie 15:35. To niestety uniemożliwia zapoznanie się z przebiegiem, z tym, co jest napisane, z porównaniem tego. No i niestety my tego nie możemy, no, żeby uczciwie nad tym zagłosować, no dziś nie możemy podjąć takiej decyzji. No, okej, okay, możemy przesunąć to na następną sesję, nie ma problemu. Dobrze, to jest mój taki wniosek. To jest jakby porządek obrad, który no, tydzień temu był, prawda, został tak, przedstawiony, natomiast... Rozumiem, no, o 15:35 otrzymaliśmy ten protokół, więc to dobrze. Uniemożliwia, że tak powiem, zapoznanie okay. się. To jest jedyna uwaga? Panie Przewodniczący, i druga uwaga po wczorajszej naszej komisji połączonej. Zwróciliście państwo mi uwagę na temat uchwały, którą wniosłam. Chodzi w sprawie ustalenia wynagrodzenia pana wójta. Ja zrobiłam zgodnie ze statutem autokorekty w związku z tym i bardzo bym prosiła, żeby to zostało przedłożone do głosowania dzisiaj Radzie. Zmieniły się również kwoty, bo postanowiliśmy nie zmieniać panu wójtowi wynagrodzenia, bo pierwsza nasza propozycja to była minimalna. Po namyśle ustaliliśmy, że nie będziemy tych kwot zmieniać i że bardzo chętnie wrócimy do dyskusji o pensji za 6 miesięcy. Wtedy będzie widać jakieś pierwsze po prostu efekty, żeby była też podstawa do zwiększenia. I bardzo bym panie przewodniczący prosiła, ponieważ ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 20 punkt 6 mówi tak. Na wniosek klubu radnych przewodniczący Rady Gminy jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej na 7 dni, więc pierwotny projekt uchwały wpłynął 16 maja przed rozpoczęciem sesji. Także tutaj spełniliśmy, dlatego jestem zdziwiona, dlaczego ten projekt w ogóle nie został pierwotny wprowadzony. W trybie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady. Więc no, mamy 200
oczywiście 2400 prawie 80 gmin. Ustawodawca przewidział pewne ramy, że te 2000, prawie 2,5 tysiąca gmin musi się zmieścić w tym terminie 7 dni z projektem uchwały. No oczywiście, co my z nim zrobimy, czy go poddamy przy głosowaniu, czy o tej korekcie, no to tutaj decyzja do Rady. Także bardzo proszę, no niezależnie co jest zapisane w statucie, nasz statut jest do poprawy. Ustawodawca przewidział taki termin procedowania, no i bardzo bym prosiła, żeby zgodnie z ustawą, no bo wiadomo, że my jesteśmy też przez wojewodę kontrolowani, no żeby jednak te projekty uchwał wpływały zgodnie z zapisem ustawy i bardzo mi na tym zależy, żeby ta nasza współpraca fajnie i dobrze, sprawnie przebiegała. Tak, tylko pani radna, zgodnie z naszym statutem wszystkie opinie, a wszystkie projekty zgłaszane przez kluby, przez radnych są poddawane do opiniowania przez wójta, skarbnika i mecenasa, tak? Zgadza się. W związku z powyższym i na to jest zgodnie z statutem 14 dni na taką opinię. Panie przewodniczący, przeczytałam przed momentem ustawę. Ustawa nie może wychodzić bardziej, znaczy statut nie może wychodzić poza. Ale nie można wprowadzać ustawy na sesję uchwały, która jest wadliwa od strony prawnej, tak? Więc projekt był wadliwy, przede wszystkim podstawa prawna jest wadliwa. Zgadza się, dlatego po uwadze dokonałam autokorekty. Można było w tym czasie wcześniej mi zwrócić uwagę, bo ja nie dysponuję biurem prawnym i nie będę z każdą też uchwałą biegać. Zresztą jesteście zobowiązani mi tutaj też udzielać pomocy, abym mogła swoją pracę poprawnie wykonywać. No to jest biuro rady, jest prawny. Panie przewodniczący, każda gmina jest do tego zobowiązana prawnie, jest ich prawie 2,5 tysiąca, żeby mieścić się w 7 dniach, więc no musimy na tyle tą swoją pracę zorganizować, aby to ale żeby coś umieścić znaczy w porządku obrad, to ta uchwała musi spełniać jakby wszystkie przesłanki uchwały. Jeżeli coś jest wadliwa podstawa prawna, to to już nie jest uchwała. W związku z powyższym taki dokument nie może zostać procedowany. Panie przewodniczący, mogliśmy to zrobić i zmieścić się w terminie. To już minęło 11 dni, więc był na to czas. Ja tą uchwałę zgodnie z sugestiami wczoraj na komisji poprawiłam. Składam na pana ręce i mimo wszystko domagam się, aby prawo było przestrzegane. No ale w tej chwili składa pani coś poprawionego, ale to już nie ma terminu 7 dni, tak? Bo to już jest to jest autokorekta. Składa pani w dniu dzisiejszym. To jest autokorekta i ja przepraszam, nie mogę odpowiadać. Absolutnie, bo teraz ja nie mogę odpowiadać za to, że pan nie wykonał w terminie swoich obowiązków. Więc w związku z tym, aby móc się zapoznać, wnoszę albo o przerwę, albo o odroczenie tych obrad. To jest już zupełnie inny projekt uchwały, skoro ma inną podstawę, inną treść, to jest zupełnie nowy projekt, więc nowy projekt składa pani w tej chwili i na to jest 7 dni, jeżeli on będzie poprawny. Jeżeli nie będzie poprawny, to nie ma terminu 7 dni. Nie można głosować nad czymś, co nie jest projektem uchwały. Mimo wszystko, panie przewodniczący, ja mam to teraz sprawdzić w 5 minut? Ja nie jestem prawnikiem, ja muszę to zlecić prawnikowi. Prawnika w tej chwili nie ma. Proszę pilnować się tego, co jest zapisane w ustawie. Wszystkie samorządy w Polsce muszą taki projekt wprowadzić w 7 dni i można projekt można wprowadzić w 7 dni, jeżeli dokument spełnia wymogi projektu. Jeżeli więc, panie przewodniczący, przez 11 dni nic się nie wydarzyło, a uważam, że skoro ustawa przewiduje, że jest na to 7 dni, to należało dokonać wszystkich aktywności. Proszę. Tak, tak, nawet odpowiedź zwrotną, także był na to po prostu czas. No i ja nie przewiduję sobie takich sytuacji, że będą projekty uchwał, a one gdzieś tam będą sobie po prostu leżały, no bo to nie jest poważnie traktowane ludzi i prawa polskiego, tak? My tutaj głosując, podejmując decyzję, musimy mieć czas na raz, że zapoznanie się z tymi ustawami, mieć gwarancję, że to prawo będzie przestrzegane. To jest też pewnego rodzaju
zaufanie. Mieszkańcy też nam zaufali, wybierając nas, że będziemy w ich imieniu po prostu działali. Więc no, jak mamy działać, skoro projekty uchwał no, nie są wprowadzane do porządku obrad? Jeszcze raz powtarzam, żeby coś było projektem uchwały, musi spełniać znamiona takiego dokumentu. I spełnia, panie przewodniczący. No, niestety państwa dokument nie spełnia, jeszcze nie zdążymy odpowiedzieć na to, bo nie dostałem jeszcze opinii zwrotnej. No to przykro mi, to proszę, mamy to proszę, na to 14 dni. Nie, panie przewodniczący, zgodnie z prawem pan ma 7 dni i pan świetnie, panie przewodniczący, wie, że nad statutem jest 7 ustawa. 7 dni ma, jeżeli wpłynie dokument, który spełnia znamiona. Nie. Projekt. Nie ma nic takiego, panie przewodniczący. Jeszcze raz panu przeczytam. Na wniosek klubu radnych przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych. Jeżeli wpłynął on do gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji Rady. W trybie, o którym mowa w zadaniu pierwszym, każdy z klubów radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję. Był czas, panie przewodniczący, to jest pana obowiązek i naprawdę nie moją rolą jest organizowanie prawników, żeby zmieścić się w terminie. No od tego, no to jest pana zadanie i bardzo bym prosiła, żeby jednak to, co Sejm, Senat uchwalił, pan prezydent podpisał 8 marca 1990 roku, aby naprawdę było to po prostu respektowane w naszej gminie. Naprawdę to jest podstawowa kwestia zaufania. Też był kontrolowany przez wojewodę, prawda, który jakby stoi na straży poprawności dokumentów, które tworzymy i póki co nie zakwestionował terminu na Panie, aby 14 dni było na panie opinię. Przewodniczący, widać, że w warunkach stres testu wychodzą po prostu pewne braki, niedopracowania, bo to też poprawia się w państwie polskim uchwały, ponieważ również rzeczywistość się zmienia. No może do tej pory nie było takiej sytuacji, że były kluby radnych, wprowadzały swoje pomysły, uchwały. No i przy tej okazji wyszły po prostu poza tym, jeżeli dotyczy spraw budżetowych, to jeszcze musi zająć komisja, zgodnie z statutem komisja budżetu musi stanowisko wyrazić, tak, w momencie składania przez państwa jeszcze nie mieliśmy nawet komisji wybranych. Zgadza się, więc w jaki sposób miałoby to zaistnieć prawnie, jeżeli nie ma komisji, która ma to pana, opiniować. Panie tak? Przewodniczący, niemniej jednak prawo jest prawo, jest napisane 7 dni, tam nie ma wyjątków, tam nie ma nic napisane, że musi być komisja, że musi przejść przez ten proces, tam nie ma nic napisanego. To oznacza, że ten proces należy zorganizować w 7 dni, być może to najczęściej będzie więcej dni z uwagi na to, że sesję mamy co miesiąc, tak? Teraz to był dosyć czas krótki i intensywny, ale proszę zważyć na to uwagę, że tak trzeba zorganizować. Oczywiście projekty obywatelskie, ponieważ obywatele mogą składać swoje uchwały, to one mają dłuższy czas procedowania, tak? Około 3 miesiące. One rzeczywiście muszą przejść tą dłuższą ścieżkę. No zgodnie również z naszym statutem są równoważne wszystkie. Nie ma wyjątku. Dobrze, panie przewodniczący, ja już się w tej sprawie wypowiedziałam. Mój apel, żeby... Tak, możemy przegłosować zmianę porządku obrad. Możemy sobie jest propozycja sprawę. Wprowadzenia tej uchwały jako punktu 8 przed informacjami przewodniczącego. Tak, na usunięcie protokołu 1. No to jest zasadne, natomiast wprowadzenie... Panie przewodniczący, ja chciałbym o jedną rzecz jeszcze spytać, bo tak, ja tak naprawdę nie wiem, co tam jest w tym projekcie uchwały. Ja też nie wiem, no nie tak, teraz ja tego przychodzę. Dlatego proszę o przerwę. Uchwały i nie będziemy Panie przewodniczący, to nie jest moja wina, że z tym projektem przez ten czas nie pan nie projektem, bo to jest nowy projekt. To jest autokorekta do tego projektu. A inna podstawa prawna, no to jest jakaś pomyłka literalna. No dobrze, był czas na rozmowę. Problemu, wprowadzamy to do porządku obrad i będziemy głosować.
Czy proponuję, żeby 15 minut na zapoznanie się albo przerwa do jutra? Dziękuję bardzo za taką propozycję. Proszę o przygotowanie. Pierwsze głosowanie, usunięcie protokołu i drugie głosowanie odnośnie wprowadzenia uchwały złożonego przez klub radny. Przystępujemy do głosowania nad usunięciem z porządku obrad protokołu. Tak, jak najbardziej. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt odnośnie protokołu został usunięty z porządku obrad. No jeszcze tylko uwaga, bo zgodnie z paragrafem 51 statutu należy zgłosić poprawki do protokołu na najbliższej sesji. I chciałem zgłosić, że tam jest błąd, bo przewodniczącym klubu radnych wspólnie dla gminy jest napisane, że jestem ja. A jest pan Piotr Wieczorek. Wieczorek, okej, dobrze. No, poprawimy to. Dziękuję. To jest drugie głosowanie. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o te poprawki, z tego co udało mi się przeczytać w biegu ze trzy strony, może dwie, tam jeżeli chodzi o głosowanie nad komisją budżetową, nie są wymienieni wszyscy kandydaci. Tych kandydatów było więcej, więc bardzo bym prosiła o poprawienie protokołu w tej kwestii. Tu chodzi o komisję budżetową, kandydatów było zdecydowanie więcej. No, głosowaliśmy niestety nad mniejszą liczbą kandydatów. Dziękuję ślicznie. Zastrzegam sobie, że jeszcze zgłoszę kolejne poprawki, no bo niestety oczywiście, mamy czas na to do następnej sesji. Ślicznie dziękuję. Proszę bardzo. Punkt 8, czyli ta uchwała, tak? Tak. Czy uchwała została przyjęta? Do porządku, tak. Będziemy nad nią głosować jako punkt, nad punktem 8. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dębe Wielkie na lata 2024-2035. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer FK 43.0007.542.2023 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dębe Wielkie na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF-u otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj
przejdziemy do objaśnień. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dębe Wielkie. Dochody ogółem zwiększono o 641 574 zł 2 grosze, z czego dochody bieżące zwiększono o 641 574 zł 2 grosze, a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Wydatki ogółem zwiększono o 870 649 zł 62 grosze, z czego wydatki bieżące zwiększono o 472 205 zł 2 grosze, a wydatki majątkowe zwiększono o 398 444 zł 60 groszy. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi deficyt wynosi 7 596 778 51 groszy. Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 229 075 złotych 60 groszy i po zmianach wynoszą 10 105 778 złotych 51 groszy. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie. Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Dęby Wielkie na lata 2024-35 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Dęby Wielkie spełnia relację, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2023 roku, jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Dęby Wielkie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć. Pozyskiwanie gruntów w drodze postępowania sądowego i administracyjnego. Zmiana przedsięwzięcia obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 320 tysięcy złotych. Zmiany wprowadzone w wykazie przedsięwzięć, wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF-u stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF-ie zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. To tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie prosiłbym przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji. Przewodniczący, Komisja Budżetu obrawowała wczoraj w ramach połączonego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy Dębe Wielkie. Podczas posiedzenia komisji przedstawione były wyjaśnienia przez panią skarbnik i przez pana wójta. Radni zadawali pytania i w wyniku debaty Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie zaopiniować pozytywnie Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie na 2024 rok. Uchwala się co następuje. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 84 746 902 zł 29 groszy, w tym dochody bieżące. 65 646 838 zł 3 grosze. Dochody majątkowe 19 100 000 zł 64 zł 26 groszy. Wprowadzone zmiany w planie dochodów określa tabela nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Plan wydatku budżetu po uwzględnieniu zmian wynosi 92 343 680 złotych 80 groszy, w tym wydatki bieżące 63 273 764 złote 45 groszy.
Wydatki majątkowe 29 69 916 złotych 35 groszy. Wprowadzone zmiany w planie wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokonuje się zmiana tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 po zmianach określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały. Wykaz prowadzonych zmian w planie wydatków inwestycyjnych określa tabela nr 3a do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Treść paragrafu 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 596 778 zł 51 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, to jest niewykorzystanymi środkami Funduszu Pomocy przeznaczonymi na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, można przewinąć, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 10 877 zł 72 grosze. Dwa wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 583 301 zł 16 groszy. 3 zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3 2599 zł 63 grosze. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2024. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosi 10 105 778 zł 51 groszy, a łączna kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 2 509 000 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku po zmianach określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2024 rok po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dęby Wielkie. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I to tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Prosiłbym również przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię komisji. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Radni pracowali nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dęby Wielkie na rok 2024 podczas posiedzenia połączonego wszystkich stałych komisji Rady Gminy Dęby Wielkie w dniu wczorajszym. Po zakończeniu debaty nad projektem uchwały Komisja Budżetu postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować Radzie podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, uchwała została przyjęta większością głosów przy 2 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Dęby Wielkie. Uchwała się co następuje. Paragraf 1 ust. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto wójtowi gminy Dęby Wielkie panu Krzysztofowi Kalinowskiemu w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 250 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3 150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego to jest 4020 zł. Poza składnikami wynagrodzenia ustalonego w ustępie 1 wójtowi gminy Dęby Wielkie panu Krzysztofowi Kalinowskiemu zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr ZO 34 0007 321 2021 Rady Gminy Dęby Wielkie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Dęby Wielkie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 6 maja 2024 roku. I to tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę. Teraz otwieram dyskusję nad tą uchwałą.
Proszę bardzo. W dniu wczorajszym odbyła się komisja, połączone posiedzenie, odbyło się połączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Dębe Wielkie, podczas którego radni między innymi rozmawiali na temat przedłożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Dębe Wielkie. Przede wszystkim należy podkreślić, że podjęcie tejże uchwały jest niezbędne, ponieważ zawsze na początku kadencji, czyli przynajmniej raz w trakcie kadencji, taka uchwała musi być podjęta, ponieważ poprzednia już nie obowiązuje. W trakcie analizy wynagrodzeń wójtów i burmistrzów z terenu powiatu mińskiego radni uzyskali informację, że dotychczas wójt gminy Dębe Wielkie był jednym z trzech wójtów, którzy zarabiali najniższe wynagrodzenie. Było to związane między innymi z tym, że pan wójt w 2021 roku, kiedy była ostatnia uchwała podejmowana, nie miał ustalonej wysokości, nie miał ustalonego wynagrodzenia w wysokości maksymalnej, jak również nigdy od tamtej pory nie było to wynagrodzenie w żaden sposób waloryzowane. Obecna uchwała przewiduje maksymalny poziom możliwego wynagrodzenia dla włodarza gminy do 15 tysięcy mieszkańców. Oczywiście podczas wczorajszego posiedzenia różne argumenty były podnoszone. Były podnoszone także argumenty dotyczące ewentualnego obniżenia tego wynagrodzenia ze względu na to, żeby ewentualnie mieć taką możliwość później doregulowania tego wynagrodzenia dla pana wójta. Były też takie argumenty, że żeby już pozostawić to maksymalne, ponieważ jakby nie patrzeć tutaj wolą wyborców, pan wójt został wybrany na kolejną, czwartą już kadencję, czyli no, większość mieszkańców jednak uważa, że sprawy gminy idą w dobrym kierunku. I cóż więcej, brano pod uwagę również sam charakter zadań wykonywanych przez pana wójta, między innymi odpowiedzialność za realizację ponad 80-milionowego budżetu, ponad 100-kilkudziesięciomilionowego majątku, nadzór nad pracownikami, nad wieloma innymi składnikami działalności, czy aspektami działalności gminy, jak również tu podnoszono kwestię dyspozycyjności wójta gminy, który no po prostu, nawet wczoraj mieliśmy na komisji połączonej taką sytuację, że zadzwonił ktoś, nie powiedział oczywiście pan wójt kto, bo nie, jak sądzę, nie mógł tego zrobić, ale widać było, że jakaś paląca sprawa, która wymagała jakiejś interwencji wręcz organów ścigania. W związku z tym, natomiast w wyniku dyskusji, tak aby był jakiś tutaj kompromis, ustalono pewne wynagrodzenie, które podczas tego posiedzenia było głosowane i podczas tego głosowania wydawało się, że kilka osób się wstrzymało, być może ktoś był przeciwny, nie wiem, ja nie liczyłem, nie zarządzałem tego głosowania, nie byłem od tego, natomiast większość widać było z każdej strony, że jednak głosowała, że jest godna do zważenia taka możliwość, aby nieznacznie obniżyć, czyli żeby zostawić jakąś rezerwę od tego maksymalnego wynagrodzenia, natomiast aby jednak podwyższyć to wynagrodzenie, które jest dziś, które do dziś otrzymywał pan wójt, w szczególności, że pozostali trzej włodarze, z tego co pamiętam, pozostali dwaj włodarze, którzy do tej pory tak samo mało zarabiali jak wójt gminy Dębe Wielkie, czyli już otrzymali większe wynagrodzenie. To była wczoraj była kwota właśnie, jakoś tak wyszło, byliśmy wszyscy zmęczeni, to była właśnie ta kwota 10 250 zł, za którą głosowaliśmy, plus właśnie te dodatki, które widzimy. Ostatecznie dziś, kiedy okazało się, że to właśnie jest ta maksymalna, tutaj pan wójt, czy wsłuchując się z tego w tę dyskusję wczorajszą, zaproponował sam z siebie, że skoro to jest maksymalna, no to jak najbardziej on jest gotowy tutaj, wychodząc naprzeciw,
nie przyjmować tej maksymalnej, która była wczoraj tutaj jakoś tak wydyskutowana i zaproponował kwotę 10 tysięcy złotych wynagrodzenia zasadniczego, 3 tysiące złotych to jest dodatek funkcyjny i dodatek specjalny w wysokości 3 900 złotych, czyli są to odpowiednio pomniejszone te kwoty. I cóż, ja z racji tego, że wczoraj rozmawialiśmy, że to będzie zgłoszone w ramach poprawki, ja chciałbym zgłosić poprawkę w związku z tym do tej uchwały w takim oto zakresie, że wynagrodzenie zasadnicze wójta miałoby wynosić 10 tysięcy złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 3 tysięcy złotych, dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 3 900 zł, tak? Tu chciałbym jeszcze dodać, że w trakcie wczorajszego posiedzenia, tutaj już była ta dyskusja, była też dyskusja na temat tej uchwały dodatkowej złożonej i tutaj tak jakby, no jak rozumiem, ja nie czytałem tego projektu uchwały, podejrzewam, że on też jest, no jednak dotyczy tego samego, czyli rozumiem, że tam jest kwestia pewnie jakichś innych kwot, tak? Ale tak, ale to już. Nie ma dodatku stażowego, ale o to on zawsze jest, bo to z mocy ustawy jest, tak. Bo my nie uchwalamy, nie jesteśmy kompetentni do tego, żeby uchwalać coś takiego. Dodatek wynika z, oczywiście z ustawy, aczkolwiek no, mniej więcej jesteśmy w stanie określić obecnie panu wójtowi, zgodnie tam już z nowymi wyrokami sądów przysługuje 20%, tak, bo postanowiono w wyrokach sądu jednak uwzględniać również karierę zawodową spoza samorządu. Także może. Proszę? Rada nie ma kompetencji do uchwalania tego czwartego składnika. To wynika z przepisów prawa i rozumiem, koniec na ten mimo temat. Wszystko uchwały w samorządach pojawiają się, bo wiele uchwał przejrzałam z różnych. To, że coś się pojawia, co jest niezgodne z prawem, no to trudno podnosić to i jakby gloryfikować, tak, że ktoś głupotę jakąś nie robi. Nie gloryfikujemy, tak? Więc, panie przewodniczący. No, no mimo wszystko wojewoda nie uchyla tych uchwał, czyli jakoś to funkcjonuje w obiegu prawnym, więc no nie widzę jakby przeszkód, tak, czy tam zastrzeżeń większych, tylko oczywiście no, gdyby te lata się zmieniały, no to obliguje to do systematycznej debaty na temat albo pisania uchwał, aby uwzględniać realia upływającego czasu. I właśnie tego należałoby raczej unikać, bo bez sensu jest tylko i wyłącznie dlatego, że zgodnie z prawem coś przysługuje co chwila spotykać, znaczy co roku po prostu tak jakby nie budować. Choć wydaje mi się, że nie wiem, może się mylę, ale pan wójt chyba 20-lecie już osiągnął. Tak, czyli tak, więcej, my jesteśmy przy maksymalnym, już, więcej już tak, możemy, już więcej, tak. Więcej tego dodatku, który z mocy prawa przysługuje, już i tak nie dostanie. Tutaj na korzyść mogę u pana wójta powiedzieć, że większość z tych 20 lat to pracował dla gminy, także tutaj. Znaczy ja jedną uwagę mogę. Tak, oczywiście. Odnośnie tego dodatku stażowego. Znaczy to, że wojewoda gdzieś tam nie uchylał uchwały, która zawierała przepisy powtórzone de facto z ustawy, to nie znaczy, że te uchwały są prawidłowe. To po pierwsze. Po drugie, zasada ogólna, i to państwu też jak gdyby szkolący mówił na szkoleniu, zasada ogólna tworzenia uchwał jest taka, że nie powtarza się zapisów ustawowych. Rada Gminy nie ma takich kompetencji, chociażby z tego względu, o którym powiedział przewodniczący Komisji Budżetu, że jeżeli się zmienia przepis ustawowy, to wtedy we wszystkich uchwałach należałoby to zmieniać. Dziękuję. Oczywiście z drugiej strony stoi inny argument, ponieważ jeżeli każdy z nas otrzymuje jakąś umowę o pracę, to tam są, wolimy mieć wszystkie wskaźniki dosyć precyzyjnie ustalone, co nam się należy. Także w tym aspekcie ja rozumiem ten argument, ale tak pensja i te kwoty to jest taki obszar dosyć wrażliwy, że no jednak chcielibyśmy mieć ustalone dokładnie. To jest akurat kompetencja przewodniczącego Rady Gminy, a nie Rady Gminy.
czy dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia i w tym dokumencie oczywiście znajduje się informacje na temat przysługującego dodatku stażowego. Rozumiem, ale ustalenie należy do Rady Gminy. Ale tak? Nie dodatku. Ale nie dodatku, no nie mylmy pojęć. Ja jeszcze chciałbym zgłosić, jakby w dniu dzisiejszym zmieniła się również podstawa prawna do podejmowania tego typu uchwał i jakby zmiany są zaznaczone na żółto już tutaj wniesione, także również jakby te zmiany będziemy musieli przegłosować. Nie, to są po prostu, to jest zmiana, zmienia się czasami po prostu, dziennik ustaw się zmienił, jest nowy. Tak. Bo ja chciałabym po prostu dopytać jako obywatel, nie tyle jako tutaj członek nawet Rady, dlaczego to wynagrodzenie ma być maksymalne? Bo nawet obniżenie tego o 500 zł to jest tak naprawdę taka kosmetyka, która de facto w żaden sposób nie wpływa na to wynagrodzenie, bo sobie zdajemy sprawę, że z 500 zł brutto, które obniżamy netto, które tak naprawdę dla nas się liczy, to jest 200, maksymalnie 300 zł, więc tak naprawdę przy takich pensjach tego się w ogóle nie zauważa, nie oszukujmy się. Bo ja rozumiem tutaj te argumenty, które były powiedziane, że jest to stanowisko, które jest odpowiedzialne, które wymaga pełnej dyspozycyjności, gdzie się odpowiada za budżet. To nie są w żaden sposób rzeczy wyjątkowe dla wójta, bo każdy wójt w każdej gminie ma takie obowiązki i tak pracuje, tak? I wydaje mi się, że jakby nie oceniamy w tym momencie stanowiska, jakie ktoś reprezentuje, czyli jakby tego, co ma wpisane w umowie o pracę jako swoje stanowisko, tylko jak jest to wykonywane, tak? I no nie wiem, ja tutaj też kontaktowałam się z osobami, które, że tak powiem, mnie wybrały, mnie reprezentowały w tych wyborach i no generalnie bardzo negatywne jest odbierane to, że wójt ma mieć wynagrodzenie maksymalne, bo dla ludzi, którzy zarabiają minimalną pensję, którzy często też pracują dużo więcej niż, że tak powiem, 8 godzin, no nie oszukujmy się, takie mamy czasy, no dla nich, którzy jakby oceniają tą pracę, no niestety, no mówimy, że tutaj wybrany był pan wójt większością, no nie taką większością, bo to, że tak powiem, oscylowało, powiedzmy sobie, 60-40%, więc ludzie no nie chcą, żeby wójt miał tak wysokie wynagrodzenie maksymalne. Dlatego ja bym bardzo prosiła, jakie konkretne argumenty przemawiają za tym, nie to, że jest to stanowisko wójta, no bo to wiemy, nie to, że jest to praca, która wymaga 24 na dobę, bo to każdy tak ma, tylko jakby oceniajmy efekty tej pracy, a nie stanowisko, tak? Dlatego ja bym bardzo prosiła o konkretne argumenty, co takiego się wydarzyło przez te 13 lat, co by, że tak powiem, obligowało nas w tym momencie do tego, żeby dać to maksymalne wynagrodzenie panu wójtowi. Proszę bardzo. Powiem tak, no, skierowane zostało wywołane do tablicy, więc postaram się odpowiedzieć, aczkolwiek większość argumentów, które mógłbym przytoczyć, to już pani powtórzyła z mojej poprzedniej wypowiedzi. Natomiast właśnie jednym z, rozumiem, że każdy ma prawo do swojej oceny. Mieszkańcy oczywiście mają różną ocenę działalności pana wójta. Ja też z panem wójtem nie zawsze się zgadzam i o tym doskonale wiemy i nieraz to już przez te lata mieliśmy w swoich relacjach. Natomiast tutaj jednak jednym właśnie z tych argumentów jest to, że właśnie tak jak pani powiedziała, większość mieszkańców po raz kolejny raz jednak zaufali panu wójtowi, ale nie zaufali w ten sposób, że są to jakieś pomysły, które nie są do tej pory realizowane, tylko wierzą właśnie w kontynuację, co najmniej kontynuację tego, co jest. I tutaj można o różnych rzeczach mówić, chociażby dotychczasowa, no to cóż, rozbudowa sieci kanalizacyjnej ponad 30 km, teraz rozbudowa oczyszczalni ścieków ponad 170 km, wodociągów, już jest wodociągowana gmina ponad 90%, gdzie tego nie było na początku działalności pana wójta. Po blisko 16 km nowych dróg wybudowanych i ciągle modernizowane i ewentualnie naprawiane te, które istnieją. Tak? I w tej chwili już nawet wczoraj rozmawialiśmy na komisji, są kolejne przecież inwestycje rozpoczęte, są podpisane, pan wójt informował o podpisanych kolejnych umowach. Mamy w tej chwili ponad 28 milionów w trakcie rozpoczętych inwestycji.
inwestycji w trakcie. Wybudowana została hala sportowa, przedszkole, rozmaite boiska i inne miejsca rekreacji na terenie gminy w dość istotnej ilości. Powołana została instytucja kultury, powołana został gminny ośrodek kultury i to wszystko dokładając do tej właśnie odpowiedzialności, dyspozycyjności i wielu z tych rzeczy tak naprawdę też i w wielu gminach nie ma. No, to też jest tak, że w jednym jesteśmy gorsi, w drugim jesteśmy lepsi, ale moim zdaniem, być można się z tym nie zgadzać, wypadamy w sumie całkiem nieźle i biorąc pod uwagę właśnie tę konieczność dyspozycyjności, konieczność odpowiedzialności, a na tyle, na ile ja osobiście już przez te lata poznałem, a wcześniej nie znałem, ale poznałem pana wójta i wiem, że jest zaangażowany w swoją pracę bez miar i to jak najbardziej moim zdaniem zasługuje na to, żeby mieć. Ale od razu chciałem zwrócić uwagę, nie maksymalne, bo pan wójt sam jak najbardziej wsłuchując się również głównie z państwa opinie, również się samo ogranicza. I jeszcze jedna rzecz. Poprzednio, tak jak powiedziałem, poprzednio wynagrodzenie też nie było maksymalne. Pan wójt wcale o to maksymalne nie wnioskował. W tej chwili podnosimy tak naprawdę po trzech latach podnosimy o 1000 zł samym o mniej niż tak, inflacja była dwa razy większa niż ta podwyżka. Ile razy było podnoszone wynagrodzenie minimalne i różne inne wynagrodzenia. No nie, to tak jest po prostu, że no też na pewnych stanowiskach na osoby, które mają dbać o nasz majątek, no też powinny dostawać za tę swoją pracę odpowiednie wynagrodzenie. To też nie jest jakieś wygórowane wynagrodzenie moim zdaniem, rozumiejąc sytuację wielu ludzi, którzy no to takiego wynagrodzenia nie mają. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Teraz ja bym jeszcze chciała zabrać głos w debacie. Oczywiście rozumiemy zaangażowanie i widzimy zaangażowanie pana wójta, że jest dyspozycyjny, dlatego zrezygnowałyśmy z tej propozycji minimalnego wynagrodzenia. Daliśmy nawet troszeczkę więcej niż ten w tym przedziale, niż ta średnia z tego przedziału by wynikała, z tego pułapu. Dajemy sobie tutaj też miejsce na ponowną ocenę po 6 miesiącach działań. Lepiej się po prostu poznamy, jak to funkcjonuje. A co do dyspozycyjności, to ustawodawca to przewidział, że wójtowie są dyspozycyjni, że mają dużo większy zakres obowiązków. W związku z tym na stałe został wójtom przyznany, wójtom i podobnym pracownikom, dodatek funkcyjny. I on właśnie wypełnia te znamiona dyspozycyjności. Właśnie ten dodatek funkcyjny wpisany na stałe, bo również była debata, czy dodatek funkcyjny ma być na stałe, czy tylko od czasu do czasu. Czy po co czas zwykłego urlopu się wójtom, burmistrzom, prezydentom miast należy taki dodatek? Tak, owszem, należy się, jest to pochodna właśnie ich dyspozycyjności. Oczywiście tu panie przewodniczący Komisji Budżetowej, żeby jeżeli chodzi o wygranie wyborów, to tak, zgadzam się z panem, trzeba wybory wygrać, żeby siedzieć na miejscu, tak, i żeby Rada mogła debatować nad wysokością wynagrodzenia. No inaczej się po prostu nie da dla kandydata, który nie wygra wyborów, tak, to jest warunek konieczny, tak ad vocem. Oczywiście chcemy również, no wiele zadań przed nami czeka, między innymi debata o wynagrodzeniu o sołtysach, wysypisko w Walercinie, różne też nasze pomysły, projekty, poprawa właśnie tego statutu bezpieczeństwa w naszej gminie, pomysły jak pracować na nią, żeby ona się intensywniej rozwijała. Także jesteśmy otwarci za 6 miesięcy na argumentację, na efekty pracy. No nie, tu ponowna, widzę tutaj ponowną po prostu debatę, stąd nasza propozycja nie najmniejsza, a w okolicy tego, co było, wypośrodkowana ze wskazaniem na plus, jako taka zachęta do pracy, no i dodatkowa zachęta, że po 6 miesiącach jeszcze raz siadamy, debatujemy i ustalamy od stycznia nowe wynagrodzenie dla pana wójta. Tutaj jesteśmy jako klub bardzo otwarci. Tak, jeszcze
To ja, jeśli mogę. Proszę bardzo. Ja również zgadzam się, tutaj z koleżanką. Uważam, że wsłuchując się w głos mieszkańców też podczas rozmów z nimi, uważam, że nie możemy się na dzień dzisiejszy zgodzić z tą uchwałą. Patrząc też na braki, dosyć duże braki, które są w naszej gminie, brak infrastruktury drogowej, jedne z najwyższych podatków, brak sieci kanalizacyjnej, brak takich skutecznych działań w związku z wysypiskiem śmieci w Walercinie, także powstawanie nowych wysypisk, na przykład u mnie w Kłoszczy Częstochowskiej też się rozlokowała jedna firma śmieciowa. Więc myślę, że na chwilę obecną tutaj zaproponowany przez nasz klub właśnie projekt uchwały, w którym to wynagrodzenie pana wójta wcale nie jest najniższe, jest dobrym pomysłem, a będziemy obserwować tak, tak jak koleżanka też powiedziała, za 6 miesięcy znowu wznowimy debatę i zastanowimy się, patrząc na działania, na podejmowane inwestycje, na to, czy gmina się rozwija, wznowimy debatę i myślę, że możemy wtedy podjąć decyzję o jeszcze podwyższeniu tego wynagrodzenia. Natomiast kwota maksymalna na dzień dzisiejszy uważam, że jest zbyt wygórowaną w tej sumie. Dziękuję. Dobrze. Jeszcze się nie znamy, poznamy się, także dobrze, może będzie tak, że pan wójt nas w tej chwili dyskutujemy nad tą konkretną uchwałą, to jeżeli jest, klub ma jakieś propozycje, to prosiłbym o zgłoszenie tych propozycji, bo musimy te wszystkie propozycje w ramach tej uchwały przegłosować. Ale tak? Jest poddana pod głosowanie również nasz projekt, prawda? Tak, ale na razie głosujemy, debatujemy tak, nad tym, więc jeżeli do tego nie zgłaszacie państwo, no to na razie mamy to i głosujemy nad wprowadzeniem tych zmian do tej uchwały na razie. Przepraszam, ale czy ta równa się też tamta? Wszystko jest ok z tamtą? No bo żeby nie było... Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. Wiem, właśnie o to mi chodzi, tak? O to mi chodzi. Jeśli mamy jakąś propozycję, to dlaczego nie w tej? No mogłeś. Może mogłem. Powstał w naszej materii, żeby to było wiadomo od początku. Tak? Że tak będzie, no ale materii, jeżeli... Tym jedna nie do końca spełniająca. Dobrze, rozumiem, że nie ma innych propozycji. Jeżeli nie ma propozycji, to przegłosuję. Proszę, zamykam dyskusję. Głosujemy nad tymi poprawkami odnośnie podstawy prawnej najpierw. Tak, nad zmianami do projektu uchwały. Czy tylko podstawa prawna, czy też stawka w stosunku do tego, co było opublikowane? Czyli zmiana też dotyczy stawek, tak? Projekt uchwały został w tej chwili zmieniony. Tak? Zostały wprowadzone zmiany. Raz w podstawie prawnej, dwa w kwotach. I teraz nie głosujemy nad uchwałą, tylko nad wprowadzeniem tych zmian do tej uchwały konkretnej, tak? No zawsze tak się to niestety robi. Nie głosuje się nad uchwałą, tylko nad wprowadzeniem, bo jeżeli ten na przykład zmiany nie zostaną zaakceptowane, no to zostaje to, co jakby było pierwotnie w tej uchwale, tak? I wtedy głosujemy nad tą pierwotną uchwałą. No ale na co przerwę mamy robić? Bo w tej chwili dyskusję już mamy zamkniętą i głosujemy nad wprowadzeniem zmian do tej uchwały. Podstawy w osobnym głosowaniu? Możemy, tylko trzeba przygotować to nowe głosowanie. Możemy to podzielić oczywiście. A ja mam jeszcze takie pytanie, czy moglibyśmy zobaczyć podsumowanie tutaj tych składników, włącznie już tym nawet tym dodatkiem stażowym, wtedy dałoby tam obraz jakiś versus nasz projekt, tak? Bo być może moglibyśmy się co do składników porozumieć już tutaj w tym projekcie, tak? Żeby nie procedować dwóch tak naprawdę i być narażonym na błędy formalne w tym drugim. Możemy od razu przejść do meritum sprawy, czyli no do wysokości składników. O to pytałem, czy są jakieś propozycje odnośnie zmian w tej uchwale, a nie w następnej. Może troszeczkę tu się kwoty pozmieniają.
Panie Przewodniczący, więc jeżeli mogę, ja to tutaj mam przygotowane, przygotowałem się do tego. Zakładają 10 tysięcy złotych wynagrodzenia zasadniczego, 2 tysiące złotych, przepraszam, funkcyjnego 3 tysiące złotych, specjalnego 3900, dodatkowo wychodzi 2 tysiące złotych dodatku stażowego i to razem jest 18 900 złotych brutto. Dziękuję. Nie różnimy się dużo. Nasz projekt przewidywał 18 500. Więc jeżeli jesteśmy w stanie dostosować tutaj te składniki do sumy całkowitej 18 500, uważam, że jesteśmy w stanie przegłosować ten projekt i nie przechodząc do tego naszego. No ale tamten już wprowadziliśmy, tam będziemy nad nim głosować. No to możemy w tym projekcie uchwalić wszyscy wspólnie wynagrodzenie pana wójta, żeby nie głosować dwóch projektów. Ja z tego rozumiem, że tam całkowicie inne kwoty. Nie, tu się nie musimy dużo. Nie. Ale my się opowiadacie o starym projekcie. Proszę bardzo. Przeczytam kwotę z tego projektu bazowe. Tutaj się wynagrodzenie zasadnicze 10 tysięcy, zgadza się. Dodatek funkcyjny 2700, to jest 3000. Dodatek specjalny, który wynosi 3800-3800-100 zł. 810, przepraszam. I dodatek za wieloletnią pracę 2000. Takie są nasze propozycje. Więc możemy zmniejszyć na przykład dodatek funkcyjny. Moja propozycja, tylko że będziemy musieli potem wszystkie pozostałe kwoty zacząć przeliczać. Znaczy mi dodatek specjalny. Dobrze, to ja czekam na konkretną propozycję. Proszę tak, bardzo. Moja propozycja to dodatek funkcyjny 2700 zł. Dobrze, możemy wrócić do tematu. I tak musimy głosować najpierw tą zmianę, teraz później drugą zmianę, także... Tak, także... To może w międzyczasie przegłosujmy te zmiany w podstawie prawnej. Wprowadzenie zmian w podstawie prawnej. Tak, samą podstawę prawną. Dziękuję. Stwierdzam, że zmiany podstawy prawnej zostały przyjęte. Łącznie dobrze, dwóch pierwszych składników. Dobrze, jest dobrze, bo tutaj większa. Tak. Propozycje teraz? Tak. Dobrze, dobrze. Więc tak, zasadnicze 10 tysięcy, dodatek funkcyjny 2700. Ale to tu też nie wpisywać, mamy teraz już dwa, tak musimy głosować najpierw pierwszą propozycję, potem drugą propozycję. Dodatek specjalny 3800-100? Znaczy 3810. Przepraszam, 3810. To już praca wczorajsza do 22.30 tutaj to... Proszę się przyzwyczajać. Mówi pan? O Boże, to ja tu łóżko wniosę. Dobrze. No i to tyle. To tyle, tak. Czyli w punkcie pierwszym 10 tysięcy, jest druga propozycja, te propozycje się nie różnią. W punkcie drugim mamy propozycję pierwszą 3 tysiące, drugą 2700, tak? Tak, 2700. W punkcie trzecim mamy propozycję 3900 i mamy propozycję 3810, tak? Dobrze,
Ponieważ mamy dwie jakby zmiany zaproponowane, to głosujemy nad pierwszą zaproponowaną zmianą w tej chwili, czyli to, co Państwo widzicie w tej chwili, głosujemy nad tą zmianą. Za tym, co widzicie Państwo na ekranie. Mamy 7 głosów, 2 głosy wstrzymujące, 6 głosów przeciwnych, czyli ta poprawka przeszła. Bo jak teraz mamy głosować nad kolejną, która jest sprzeczna? Jest bardziej daleko idąca, niż można nie głosować, ale... Zagłosowaliśmy nad trzema, gdybyśmy głosowali nad każdym składnikiem, to jeszcze byłby sens jakby, natomiast tutaj do... Ale tak, tutaj popieram, że musimy odrzucić, bo to złe kwota jest w tym momencie, bo ona jest pochodną, ta kwota jest pochodna dodatku specjalnego z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego razy 30%, czyli 0,3, no i daje tam 2800 100, a nie 3900, także matematycznie jest to niezgodne, ale chyba musimy to przegłosować, tak? Tutaj musimy odrzucić. Nie, już nie głosujemy. Nie głosujemy? Tego. No to tutaj pan przewodniczący. Teraz możemy głosować nad całą uchwałą, tylko to proszę teraz o zmianę, bo zostały przyjęte zmiany do niej, więc musimy teraz Panie zmienić. Panie przewodniczący, oczywiście rozumiem, że to będzie dodatek ten trzy, bo to jest pierwsza wersja, tak, w tym momencie, bo już proszę mi tu przedstawić, nad czym głosujemy. Proszę. Tak. Jako poprawkę. Aha. Z poprawką, tak? Tak. Te 2700, tak? Nie. 10 000, 3000 i 3900. Na 3 i na 3900. Aha. Ona została przyjęta, więc teraz głosujemy na... No teraz to jeżeli będziemy głosować nad drugą, no to w sumie nad którą uchwałą mamy potem głosować, tak? No to poprawki zostały przyjęte w zmianach punktów trzecich. I wtedy myślę, że byłoby to najbardziej czytelne. Nie, no po prostu proszę Państwa, głosujemy. Mamy 3 punkty, w których wprowadzamy konkretne kwoty, tak? Były 2 propozycje. Propozycja pierwsza została przyjęta, w związku z powyższym propozycja druga jest bezprzedmiotowe głosowanie nad nią. My nie możemy w tej chwili mieć uchwały, na którą będziemy głosowali i będziemy mieli w punkcie drugim 2 kwoty. Nie ma takiej możliwości. W związku z powyższym głosowanie nad drugą poprawką jest już bezprzedmiotowe. W związku z powyższym w tej chwili głosujemy nad całą uchwałą z tymi poprawkami wprowadzonymi. Przystępujemy do głosowania. Za całą uchwałą ze zmianami. Ze zmianami, ale ta 3000 zł, tak? Tak. Tak. Nie naszymi zmianami. Mogę, bo ja teraz status uświetliłem, 65 paragraf, ustęp 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do uchwały, no to nie poddaje się pod głosowanie. No nie możemy potem w uchwale głosować.
nad dwoma składnikami w tej samej linijce, z dwoma różnymi kwotami. Tak, tak, oczywiście wiadomo, tylko wdzięczni byśmy byli, abyśmy mogli się tutaj odnaleźć, tak? W tym. Dobrze, wszystkim. Proszę Państwa, uchwała z poprawkami została przyjęta 9 głosami przy 6 głosach przeciwnych. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały. To jest uchwała, która była wprowadzona na sesję, która zawierała. To jest dokładnie taka sama uchwała, którą przed chwileczką głosowaliśmy, z kwotami w punkcie pierwszym. Tak. 10 tysięcy w punkcie drugim, 2700 w punkcie trzecim, 3810 i zawiera dodatek za wieloletnią pracę 2000 zł w punkcie czwartym, co jakby w mojej opinii dyskwalifikuje ten dokument jako niezgodny z prawem, bo my nie mamy prawa podejmować decyzji odnośnie punktu czwartego. No ale ponieważ została ta uchwała wprowadzona do porządku, to głosujemy nad nią. Oddano 7 głosów za, 1 głos wstrzymujący, 7 głosów przeciwnych. Szanowni Państwo, naprawdę nie rozumiem Waszego toku rozumowania, ale... Znaczy, ja jeszcze jedna uwaga. Przyjęcie tej uchwały spowoduje, w takiej treści jak ona jest, że będą obowiązywały dwie uchwały. Tak. To jest w ogóle... Proszę było nie mieszać. Znaczy... Naprawdę proszę było nie mieszać. Głosowania odbywają się zgodnie z procedurą. Oczywiście, tylko mamy prawo do jakby dokładnie wiedzieć, nad czym znaczy, głosujemy, w którym miejscu, ubolewam tylko, że która wczoraj poprawka, na komisji poprawki, to nie zaczyniało z Pani ust, ale okay. Proszę? Ubolewam tylko, że na wczorajszej komisji, jak sama Pani stwierdziła, siedzieliśmy ponad godzinę 10 wieczorem, jakby ta uwaga nie zabrzmiała. Wręcz zabrzmiało coś zupełnie odwrotnego, no ale... Okay. No w każdym razie ta uchwała nie została przyjęta i tyle. No, musi być w łańcuchu głosów za niż przeciw. No jest pół na pół, więc została odrzucona. Proszę? Nie, no nie ma prawa, nie przewiduje nie niczego. Natomiast ja tylko skomentowałem wynik tego głosowania, tak? Tyle. Przechodzimy do punktu 8. Informacje przewodniczącego rady o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach radnych do wójta i odpowiedziach wójta. W okresie międzysesyjnym takich nie było. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Szanowni Państwo, od ostatniej sesji minęło bardzo mało czasu. Ostatnia sesja miała miejsce 23 maja. W piątek 24 Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim z wieloma partnerami zorganizował Dębenockę. Impreza cieszyła się bardzo dużą popularnością, także dziękuję tutaj zespołowi GOKU z panią dyrektor Anną Piotrkowicz, ale też wszystkim osobom współpracującym z różnych organizacji za właśnie kolejną noc, Dębską Noc Muzeów. 25 maja zorganizowaliśmy obchody Bitwy pod Górkami, która została stoczona 25 maja 1863 roku. Najpierw złożyliśmy kwiaty też przy udziale tutaj kilkorga z Państwa radnych przy Szkole Podstawowej w Górkach. Natomiast następnie przyjechaliśmy do Ostrówkani, gdzie został poświęcony, odremontowany krzyż, a poświęcony jest ten krzyż powstańcom styczniowym, którzy właśnie mniej więcej w tamtym rejonie zmarli od ran poniesionych w tej bitwie. Także dziękuję wszystkim Państwu radnym, którzy wzięliście udział w tej uroczystości. No i oddaliście hołd powstańcom styczniowym. Również bardzo serdecznie dziękuję sołtysom, którzy wzięli udział, oczywiście mieszkańcom, zaproszonym gościom.
I również 25 maja Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Silvarerum we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębem Wielkim zorganizowało drugi zajazd szlachecki w Rudzie. Była to impreza jakby poświęcona czy odtwarzająca życie w XVII-wiecznej Polsce. W ubiegłym roku taka sama impreza miała miejsce. Mam nadzieję, że będzie się rozwijać i też, że coraz więcej mieszkańców będzie brało w niej udział. Można było poznać zwyczaje, stroje, również potrawy, które w tamtym czasie miały miejsce. 26 maja z okazji Dnia Matki między innymi Sołectwo Olesin zorganizowało we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębem Wielkim, ale też innymi instytucjami piknik rodzinny czy festyn rodzinny na terenie gminnym przy ulicy Szklarniowej w Olesinie. Także gratuluję wszystkim organizatorom, również przede wszystkim pani sołtys, panu radnemu z Olesina, bardzo fajne imprezy. Z roku na rok ona ma coraz większy rozmach. Mieszkańcy też dopisali, pogoda też dopisała, także gratuluję bardzo dobrze spędzonego czasu. Mogliśmy posłuchać naszych młodych artystów również o głosach operowych, co myślę, że dla wielu było taką nowością. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Składam już życzenia w mediach społecznościowych, natomiast dzisiaj jeszcze raz wszystkim paniom, mamom z okazji Dnia Matki, który właśnie przypadał 26 maja. Po pierwsze dziękuję za tą waszą opiekę nad pociechami, nad nami, no bo każdy swoją mamę miał albo ma. Dziękuję za waszą miłość, a z drugiej strony życzę, żeby ta miłość po prostu była odwzajemniana i żeby wszystkie mamy czuły się potrzebne i docenione. 27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. W związku z tym dziękuję wszystkim państwu, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, kierownictwu Urzędu Gminy, swoim skarbnik z panem zastępcą, wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych instytucji kultury za codzienną pracę, ale przede wszystkim za zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy Dębe Wielkie w różnych jej obszarach. Również pomimo tego, że jakby czasy tej pracy są coraz trudniejsze, dużo więcej wyzwań stoi przed nami jako przed samorządem niż jeszcze kilka lat temu. Zarówno finansowych, ale również jakby zmienia się podejście do urzędu. Jakby w urzędzie, w gminnych jednostkach organizacyjnych walczymy z takim stereotypem jakby urzędnika, który pije kawę i jakby nic nie robi. Niestety ten stereotyp dalej funkcjonuje, ale uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe i chciałbym, żeby wszystkie osoby, które tak mówią, tak myślą, przepracowały kilka dni w urzędzie gminy albo w innych jednostkach organizacyjnych i zobaczyły, jak ta praca wygląda. Także jeszcze tym bardziej wszystkim pracownikom bardzo serdecznie dziękuję za wyrozumiałość, za cierpliwość, bo czasami zdarzają się też klienci bardzo uciążliwi czy wręcz natarczywi. I bardzo doceniam jakby wszystkich pracowników samorządowych, ale również tutaj nowej Radzie Gminy, nowym państwu radnym dziękuję za bardzo krótką dotychczasową współpracę, ale liczę na udaną współpracę w przyszłości. Również w dniu wczorajszym wspólnie braliśmy udział w posiedzeniu połączonych komisji. I to tyle z takich rzeczy z okresu międzysesyjnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani. Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze dwa słowa. Ponieważ na ostatniej sesji Rada Gminy zatwierdziła moje zarządzenie porządkowe i tak jak zapowiedziałem, analizujemy codziennie, jak przedstawia się sytuacja z ciśnieniem wody. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że mieszkańcy nie zastosowali się do tego zarządzenia. Informuję, że zakład komunalny
naprawdę będzie bardzo mocno kontrolował w tej chwili, czy to zarządzenie jest przestrzegane we wszystkie możliwe, na wszystkie możliwe sposoby i będziemy również wyciągać konsekwencje. Uważam, że jest to haniebne, to już tak powiem, że nie jesteśmy solidarni względem siebie, bo jak gdyby można, można wymagać oczywiście ode mnie jako od wójta gminy, od pracowników samorządowych poprawy sytuacji, natomiast na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tej sytuacji poprawić z dnia na dzień środkami technicznymi, ale wszyscy... Mogę? Ale wszyscy możemy tę sytuację poprawić, jeżeli tylko się dostosujemy do tych ograniczeń, które wprowadziłem, a Rada Gminy je zatwierdziła. Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem porządkowym, jak gdyby pierwszym, bo pierwszym w ogóle historycznie takie wydałem, czy podpisałem, obowiązuje całkowity zakaz używania wody z wodociągu gminnego do podlewania ogródków, trawników, do napełniania basenów przydomowych. Jest to dla mnie naprawdę niezrozumiałe, że nie jesteśmy solidarni między sobą, bo jedni podlewają sobie trawniczki i mają zieloną trawkę, a inni w tym czasie nie mają co pić i nie mają się w czym umyć. Więc naprawdę apeluję do mieszkańców, informuję, że będziemy wyciągać wszelkie możliwe konsekwencje, aby tą sytuację poprawić, nie dla widzimisię, tylko dlatego, żeby wszyscy w naszej gminie byli traktowani jednakowo. Także proszę wszystkich mieszkańców, również Państwa sołtysów o zwrócenie uwagi. Tak jak powiedziałem, Zakład Komunalny tą sytuację będzie kontrolował gdyby w każdy możliwy sposób i niestety będziemy również tutaj do tego bardzo rygorystycznie podchodzić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Wójcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest wolne wnioski, informacje. Są jakieś sprawy? Proszę bardzo. Pan Wójt wspomniał, w niedzielę odbył się piknik rodzinny, więc z tego miejsca chciałbym bardzo wszystkim podziękować przybyłym osobom na ten piknik. Przede wszystkim organizatorom za włożony wysiłek na czele z Panią Sołtys, z Radą Sołecką, z kierowniczką Gminnego Ośrodka Kultury Anią Piotrkowicz. Teraz, żeby nikogo nie pominąć. Wszystkich organizacji, jak naszych gminnych strażaków, jak ratowników medycznych, panu zastępcy wójta Tomaszowi Gujskiemu za to, że uświadamiał mieszkańców, jeśli chodzi o czyste powietrze swoim punktem konsultacyjnym. Tak jak pan wójt wspomniał, co roku impreza jest jakby coraz fajniejsza, coraz bardziej ona nam puchnie i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłych latach. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim organizatorom i mieszkańcom za włożony wysiłek i zapraszamy na kolejne edycje. Ja myślę, że chyba trzeba wymienić jeszcze koło gospodyń wiejskich, tak, Miodzi, tak, Olesień, bo tak, tak, oczywiście chciałbym, żeby panie się czuły. No, oczywiście nasze kochane panie z koła gospodyń oczywiście również. Tutaj dobrze, że mnie pan wójt poprawił. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Proszę państwa. Tak, tak, proszę. Szanowna Rado, czy może część nowej rady, która mnie nie zdążyła zapoznać, może się przedstawić? Właśnie Józef Wieczorek Sołtys, Walercina, o którym pani tutaj w swoim wystąpieniu zdążyła niejako napomnieć o zdarzeniach. Wybory samorządowe minęły miesiąc temu. Wszystkie rady poszczególnego stopnia zdążyły się ukonstytuować. Wiadomo, kto za co jest odpowiedzialny, kto jakie prowadzi sprawy. I słusznie, bo to co było, skończyło się. Teraz nowa rada odpowiada sama. Nie można zwalać na innych za poczynania i podjęte uchwały i związane z tym konsekwencje.
Właśnie i tutaj jest, również zwracam się do nowej rady, jak słuchałem z dużą uwagą, tutaj właśnie po raz pierwszy, bo wcześniej jakoś nie byłem obecny, zachowałem absencję tej obecności, ale ten czas jest właściwy, odpowiedni, bo wcześniej byłem sensu stricte takie merytoryczne sprawy, ustalenia, kto, za co, inne rzeczy, prawda, konstytuowała się władza i teraz można konkretami do odpowiednich osób zwracać się. Proszę Państwa, Szanowna Rada, właśnie jest problem. Walerczyn stał się niejako centrum medialnym, w tym negatywnym znaczeniu, że tak to określę, gdzie podrzucono nam to kukułcze jajo, z którymi musimy się uporać. Ale do tej pory wszyscy byli w tym przypadku niewidoczni i wtedy niektórzy poczuli okazję, sens, możliwość pokazania się na forum publicznym, prawda? Jacy to wspieramy was, pochylamy się nad problemem, inne typu tym problemem. Tutaj chodzi, dobrze, ale chodzi o merytoryczne podejście do problemu, z którymi my sami mieszkańcy nie jesteśmy w stanie się uporać. Decyzje i konkrety zapadają właśnie tu na forum gminnym i gmina jest naszym prawnym przedstawicielem w komunikacji, w przepływu informacji, całej tej papierologii. Gmina, Rada Gminy jest podmiotem prawnym w występowaniu właśnie pozbycia się tego ciężaru. Przyznam, tak, przyznajmy rację, macie rację, prawda, jest to niewygodne, ale jak uporać się z tym problemem? I tu właśnie jest potrzeba decyzyjności. Ja słuchałem merytoryczność tutaj wypowiedzi odnośnie tutaj uposażenia pana wójta. Chciałbym również tej merytoryczności z uporaniu się z problemem firmy Progresu, które kluby nie przynoszą gminie, a przede wszystkim Walerczynowi mojej miejscowości, która musi się właśnie z tym borykać na co dzień. Z racji prawnej ma ograniczoną możliwość w komunikacji z podmiotami, które mogą podejmować jakieś określone decyzje. I liczę właśnie na panią, bo widzę, że pani tu jest świetnie zaangażowana i tutaj, że tak powiem, dominuje w tej chwili, przynajmniej dzisiaj w Radzie Gminy. Chciałbym również, żeby pani tako była dominatorką w sprawie tego uciążliwego naszego wiszącego problemu. Druga sprawa, na marginesie, że tak powiem, przy okazji. Walerczyn to nie tylko Progres i śmierdzony, ten śmierdzący problem. Walerczyn również w tej części gminy staje się takim centrum kulturalno-sportowym, że tak to określę. I rozwija się do tej pory właśnie z tego stworzonej infrastruktury, która tam się znajduje. Nie korzystają mieszkańcy, ale korzystają również podmioty inne. Sołectwa, nawet gminy. I tutaj zwracam się z uwagą, z prośbą. Walerczyn ze swoim budżetem nie jest
zdolny udźwignąć pewnych ciężarów i zobowiązań, które są związane z należytym utrzymaniem w kulturze i dla dalszego rozwoju tejże tutaj, tej przystani Walecińskiej. Na pewno Państwo w internecie sprawdzili, gdzie to się znajduje, w którym miejscu, tak, w którym miejscu się znajduje. Także liczę właśnie na wsparcie dodatkowe w dalszym kontynuowaniu rozwoju tejże właśnie tego początkowego centrum, że tak to powiem śmiało, sportowo-kulturalnego w tym rejonie. Właśnie jeszcze raz podkreślam, że korzystają z tego mieszkańcy, dzieciaki, młodzież z innych gmin. Prawda? Nie możemy, nie mamy takiego prawa powiedzieć. Wynocha, koniec, nie wasze jest, my dysponujemy. Dlatego tutaj jest rozważenie właśnie tego problemu i pochylenie się, może nie do końca właściwe słowo, zawsze słyszę, macie problemy, dobrze, pochylamy się nad waszym problemem i na tym się skończy, na tym pochylaniu się. Tu potrzebne są konkretne rozwiązania. Jakie są? Dyskutowaliśmy z panem wójtem nieraz, jesteśmy z nim, że tak powiem, na bieżąco w kontakcie, rozumiemy się, ale tu was palec i zrozumienie problemów musi być właściwe, bo sam mój nie jest w stanie podejmować decyzję, bo to są pieniądze, które muszą być przefiltrowane przez Radę Gminy. Dlatego może tak dzisiaj krótko, nieskładnie chciałem zasygnalizować te problemy. Myślę, że w następnych spotkaniach, sesjach będziemy mieli okazję bardziej się poznać od tej naszych dobrych stron, a o tych negatywnych będziemy, że tak powiem, nie będziemy podnosili. Dobra, na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panie sołtysie. Ja tylko dodam, że proszę się nie martwić o przystań Walercińską, bo od tego mamy nasz GOSiR, który jakby zajmuje się tego typu obiektami. Natomiast ma pan rację, GOSiR jest niedofinansowany, ale to nowa rada będzie też podejmować decyzję odnośnie budżetu na przyszły rok i przybywa nam jakby obiektów sportowo-kulturalnych, którymi niestety ktoś musi zarządza tymi obiektami, dba o ich całą tą infrastrukturę, właśnie GOSiR u nas, tak? I musi mieć odpowiednie środki, żeby się z tych zadań nałożonych na tą jednostkę wywiązywał poprawnie. To tyle. Są jakieś sprawy? Znaczy ja mogę dodać tutaj do pana sołtysa taką informację, że my tutaj klub radnych złożyliśmy również zapytanie do WIOŚ-u celem oszacowania i obmiaru geodezyjnego. Również tutaj mamy szerokie poparcie, ponieważ poparli inni radni, więc przeczytam osoby, które poparły ten projekt. Danuta Zduńczyk, Agnieszka Burdal, Patrycja Król Górska, to jest klub naszych radnych. Drugi klub Piotr Wieczorek, Bogdan Romanowski, Piotr Szklarczyk, niezrzeszony Radosław Mastalerz, również pan przewodniczący chętnie poparł ten wniosek, pan Krzysztof Rek, pan Karol Rogala, no i oczywiście tutaj też ważna osoba, pan przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, pan Leszek Woźnica, także cały czas coś działamy. Ja mogę panu powiedzieć, że właściwie codziennie są rozmowy i codziennie są jakieś aktywności właśnie w waszej sprawie. Także mamy kolejne pisma przygotowane, także mogę tutaj pana zapewnić, że w tej sprawie działamy dosyć intensywnie od czasu naszego również zaprzysiężenia. Wystosowałam również też dezyderat, aby w imieniu klubu, aby utworzyć taką komisję nadzwyczajną do spraw nielegalnego wysypiska w Walercinie.
na razie dyskutujemy na ten temat. Uważam, że nie powinna być jeszcze dyskusja zamknięta, jeżeli chodzi o nasz po prostu postulat. I wnoszę o to, aby rozważyć już troszeczkę w takich komfortowych warunkach, bardziej, gdzie będziemy wypoczęci, aby przedstawić wszystkie argumenty, albo w jakiej formie możemy te działania i procedury sprawdzić, aby też w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, aby takie miejsca się rozwijały. Musimy dać troszeczkę taki jasny komunikat, że w naszej gminie nie ma miejsca dla nielegalnych takich, może słowo, no, okazało się ono nielegalne, tak, bo tam nie ma pewnych infrastruktury, pewnych zabezpieczeń. Żeby takie miejsca u nas nie działały. Mamy przedsiębiorstwa, które też dobrze działają. My w tej samej branży, tak, nawet mamy dobre stawki z tego, co porównałam. I śmieci są prawidłowo przetwarzane, nikt się po prostu nie skarży. Nasza tutaj, my się jakby wywiązujemy w pełni z tych obowiązków, dbamy o to środowisko, a dostajemy niestety cudze odpady, które zrobiły się bardzo problematyczne. Dziękuję. Jeżeli mogę tylko uzupełnienie. Pani Danuto, bo Pani wymieniła listę radnych, którzy się podpisali pod tym wnioskiem, ale to nie jest tak, że niektórzy się nie chcieli podpisać, tylko po prostu nie dostaliśmy tego wniosku nawet do podpisu, więc jeśli ten wniosek jest, to oczywiście z chęcią go przejrzymy. Oczywiście, prosiłam jedne osoby pewne, żeby się wstrzymywały, tak, no, z kim udało mi się spotkać i szerzej przedstawić ten projekt, to podpisały. To nie oznacza, że te osoby były przeciw, tylko wymieniam osoby, które podpisały, do których trafiła ta moja argumentacja. Może nie do wszystkich mi się udało też dotrzeć. Do pana mi się nie udało, że tak powiem, dotrzeć i to było po spotkaniu, więc może z niektórymi się rozminęliśmy, ale to nie oznacza, tylko mówię, kto po prostu podpisał, tak? Mogę? Proszę bardzo, panie. Znaczy tak, szanowni państwo, to trochę tak zabrzmiało, chciałem tylko jedno dookreślić może w ten sposób. Samorząd gminy czy wójt gminy działa w oparciu prawa i tylko w oparciu prawa, czyli niestety, zresztą pani Danucia akurat też to tłumaczyłem na ostatnio, jak się spotkaliśmy. Gdyby decyzje podejmowane przez wójta muszą być zgodne z prawem. Ja oczywiście to już powtarzałem wielokrotnie, zresztą nas na Walecie, na spotkaniach też wiele razy na ten temat rozmawialiśmy, że jestem przeciwnikiem w ogóle lokowania gdyby firm, które zajmują się gospodarką odpadami, bo zawsze jest takie prawdopodobieństwo, że nawet firma, która dobrze funkcjonuje na początku, po prostu w pewnym momencie coś się tam zadzieje i zaczyna się problem. Natomiast niestety, co też tłumaczyłem wielokrotnie, gdyby możliwości przeciwdziałania tego typu instytucjom są, czy tego typu działalności są ograniczone, tym bardziej, że samorządowe kolegium odwoławcze, no, moim zdaniem nadinterpretuje prawo, jeśli chodzi chociażby o możliwość negatywnej opinii wójta, czy w ogóle opinii wójta. Zgodnie z ustawą o odpadach, przed wydaniem decyzji na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, organ środowiskowy wydający decyzję, czyli starosta czy marszałek, musi uzyskać opinię wójta. W przypadku Walercina moje dwie opinie były negatywne. Niestety samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło te moje negatywne opinie. Według mnie nadinterpretując prawo, ponieważ w ustawie o odpadach zapis jest tylko jednoznaczny, że organ podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii wójta. Nie jest nigdzie napisane, czego ta opinia ma dotyczyć. Natomiast samorządowe kolegium odwoławcze w Siedlcach uznało, że opinia wójta może nawiązywać tylko i wyłącznie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co jest moim zdaniem, lekko licząc, nadinterpretacją. Niestety, po pierwsze, samorządowe kolegium odwoławcze w Siedlcach bardzo lakoniczny wydało komunikat również do prasy, mówiąc o błędach formalno-prawnych, nie wskazując na tym, na czym te błędy niby polegały. Ale z drugiej strony, jak gdyby absolutnie nie występuje to samo samorządowe kolegium odwoławcze
interesie społecznym, w interesie mieszkańców, tylko można powiedzieć, że bardziej działa w interesie tutaj strony postępowania, nie biorąc w ogóle argumentów uciążliwości odorowej, uciążliwości transportowej, nie biorąc argumentu takiego, który też poruszałem w tej opinii, że działalność ta jest, jak gdyby uzyskała zezwolenie na podstawie zupełnie innej decyzji o warunkach zabudowy, bo decyzja o warunkach zabudowy dotyczyła działalności ogrodniczej, a nie zbierania odpadów. I to wszystko niestety samorządowe kolegium odwoławcze w Siedlcach uznało za nieważne dla mnie z przyczyn niewiadomych. Niestety jednak polski system prawny, no tutaj dzisiaj słyszeliśmy o przestrzeganiu prawa, polski system prawny jest w ten sposób zbudowany, że organ wydający decyzję nie ma prawa złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Takie prawo przysługuje wyłącznie stronie postępowania, czyli w tym wypadku firmie, która chce prowadzić działalność odpadową. A gmina w tym wypadku jest niestety, muszę powiedzieć, bezbronna. I w tej chwili czynimy starania również w kontakcie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, aby zmienić prawo w taki sposób, żeby takie sytuacje się nie pojawiały u nas przede wszystkim, ale też w innych gminach naszego kraju. To też jest tak, że jest to problem rzeczywiście w całym kraju, na pewno Państwo słyszeliście o różnych wysypiskach, które powstają. Ta działalność niestety jak gdyby uzyskała zezwolenie starosty miejskiego w odpowiednim czasie, chociaż moim zdaniem jak gdyby tutaj też ta decyzja może literalnie wypełnia jak gdyby prawo, ale no nie wypełnia zdrowego rozsądku i tutaj też mam pewne zastrzeżenia, ale w tym wypadku gmina, czy ja jako wójt gminy, nawet nie dostaliśmy jak gdyby takiej decyzji do wiedzy. Tym bardziej nie byliśmy żadną stroną postępowania, więc też nieprawdziwe są takie informacje medialne, że wójt czy gmina miała możliwość odwołania się od decyzji starosty, a tego nie zrobiła. Tym samym to dementuję, absolutnie jest to nieprawda. Gmina nie była żadną ani stroną, ani uczestnikiem postępowania i nie miała żadnego prawa, po pierwsze jak gdyby nie została poinformowana o takim postępowaniu, ale też w ramach obowiązujących przepisów nie mogła jak gdyby zabierać głosu niestety. Później zmieniła się ustawa, stąd też te dwie moje negatywne opinie, które zostały uchylone. W tej chwili później została wydana decyzja nakazująca przywrócenie zagospodarowania do poprzedniego stanu, czyli do działalności ogrodniczej lub rolniczej. Ta decyzja niestety znowu została uchylona przez SKO i w tej chwili samorządowe kolegium odwoławcze w Siedlcach od listopada bądź grudnia ubiegłego roku debatuje nad tym, co z tym fantem zrobić. Termin rozstrzygnięcia został przedłużony do końca maja. Ten termin się też zbliża. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie w końcu będzie dla nas pozytywne. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. A ja jeszcze mogę zapytać, jakie jesteśmy pozycjami w temacie gospodarki odpadami, a ta firma właśnie w Kościółce, Fenda.com, bo się wyczytałam, że to jest firma zajmująca się recyklingiem i odpadów. Może Pan Wójt coś więcej powiedzieć, bo też się obawiam, że za chwilę może i u nas powstanie kolejne nielegalne wysypisko. To znaczy tak, w tym wypadku również dwukrotnie negatywną opinię wyraziłem co do tej lokalizacji, zarzucając między innymi niewystarczającą powierzchnię działki, również brak infrastruktury, natomiast niestety SKO postąpiło podobnie. Jak gdyby firma w tej chwili uzyskała zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Z tego co wiem, była tam kontrola i starosty, który wydawał decyzję, więc też ma prawo kontroli w tym zakresie. My w tej chwili tego prawa, to też jest, to wynika z ustawy, że organem ochrony środowiska w tym wypadku jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a nie wójt. Więc my jak gdyby pod kątem gospodarki odpadami takiej kontroli przeprowadzić nie możemy.
Natomiast mam informację ze starostwa, że taka kontrola się odbyła po już rozpoczęciu działalności i że jak gdyby firma prowadzi tą działalność zgodnie z tymi założeniami, które były w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Czyli, a mogę te założenia tak mniej więcej poznać, czy czym oni się zajmują? To znaczy, z tego co wiem, firma zajmuje się recyklingiem pojemników, czyli jak gdyby czyści te pojemniki na miejscu jako wyrób. Tam bardzo dużo makulatury, ja na przykład widzę gdzieś tam całe takie składowiska. Tego nie wiem, natomiast tak jak mówię, jeżeli jest jakieś zaniepokojenie, jak najbardziej napiszemy pismo o dodatkową kontrolę. Dobrze, dziękuję. Chciałbym prosić północ. Panie wójcie, chciałabym się dowiedzieć na temat polityki kwiatowej. Już kolejny miesiąc pan wójt obiecuje, że będzie poprawiona. No i mija, kończy się maj i tam nic się nie dzieje. Znaczy... Mało tego, jeszcze na dodatek, po prostu łączenie asfaltu z płytami jest całe źle zrobione. Tam ostatnio ktoś jechał i prawie się pędzę trochę. Po pierwsze, z tego co wiem, to naprawa była wykonywana, natomiast nie było odbioru po tej, jeszcze po tej naprawie, bo tak odnośnie pierwszej części, bo sam widziałem, że tam stały maszyny i jakieś roboty były wykonywane. Co do tego połączenia z asfaltem, dziękuję za to zgłoszenie, jak najbardziej tutaj wyślę pracownikom, żeby skontrolowali sytuację. Tak, płyty są połamane na ulicy. Ja nie chciałam, tam mieszkam, nie chciałam, żeby cokolwiek robił, a płyty są bardzo dużo płyty połamane. W jednym miejscu jest ogrodzenie takie z taśmy. Nie wiem, co to oznacza, że to jest chyba tydzień. Jest dziura w drodze i ogrodzone też taśmy. Znaczy, dowiem się od pracownika, na czym stanęła sprawa. Na pewno te roboty były wykonywane, być może nie zostały zakończone, ale dowiem się od pracownika i pani opowie. Mam dużo tym zrobionych, są wytypowane. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Dobrze. Kolejny wniosek albo informacja. Chciałam przedstawić wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku, sygnatura akt 2 SA łamane przez OI 300 łamane przez 17. Czego dotyczy ten wyrok? Chodzi tutaj o liczbę osób pracujących w komisjach, bo jak wiemy, zmierzyliśmy się z faktem takim, że było więcej chętnych. I co tutaj mówi to WSA? Radna ma prawo, a nie obowiązek bycia członkiem dowolnej liczby komisji Rady Gminy, lecz prawo nie może być to ograniczone przez takie ukształtowanie składu ilościowego członków komisji, które z góry wyklucza możliwość uczestnictwa, uznał sąd. Także sąd przypomniał, iż ograniczenia liczbowe składów Komisji Rady ustalone uchwałą Rady nie narusza prawa, o ile bezpośrednio nie utrudnia wykonywania przez organy gminy zadań publicznych gminy, ani nie wyklucza radnym jako reprezentantom gminy możliwości udziału w pracach Rady Gminy. Także wybierając te komisje stałe, powinniśmy uwzględniać te zasady demokratyczne obradowania, głosowania i zapewnić radnym w miarę jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Mamy tutaj chętnych do Rady, dużo się osób zgłaszało do komisji, tak, do komisji. Dziękuję, to te nocne prace wychodzą w obrady, które wczoraj mieliśmy. Także tutaj zwracamy się z taką informacją i prośbą, abyśmy wrócili do tego tematu komisji, ponieważ no, chcemy pracować i tutaj jakby sąd też stoi w opinii za nami. Bo 16 maja otrzymaliśmy projekty uchwał w sprawie komisji stałych. I w tych projektach uchwał, gdzie była mowa o Komisji Budżetu, Środowiska i Bezpieczeństwa, było napisane, że jest 7 członków. I dlatego stąd jest nasza propozycja taka, znaczy apel w zasadzie sprzeciw, że zostaliśmy ograniczeni w ten sposób, że podczas głosowania tychże uchwał pan przewodniczący zmienił uchwałę, żeby było 5 osób poszczególnych. Ale tak,
Ale na wniosek pana przewodniczącego. Nie, ponieważ w statucie mamy zapis od 5 do 7, więc musimy przed głosowaniami osobowymi musimy ustalić, ile osób będzie w danej komisji, ile mamy miejsc w danej komisji do głosowania. I tą decyzję zawsze podejmuje Rada, nie przewodniczący. Ja miałem taki formalny obowiązek, ponieważ statut nie określa jasno, że to jest 5, 7 czy 6. Jest od 5 do 7. W związku z powyższym za każdym razem, kiedy jest głosowanie nad tym, trzeba najpierw przeprowadzić głosowanie, ile tych w danym momencie tych osób w danej komisji ma być, tak? I to Rada podejmuje w tym względzie decyzję i taką decyzję podjęła, nie ja osobiście. No ale na jakiej, panie przewodniczący, ale na jakiej podstawie stwierdził pan, że i Rada podjęła uchwałę, że nie ma chętnych radnych zgodnie z tym, że wystarczy 5 osób? Przecież radni są i radni na przykład z tej strony są po jednej komisji, ale z tamtej strony są w 4 komisjach. W związku z tym, uważam, że stwierdzam, że panie przewodniczący. Nie przewodniczący o tym decyduje, tylko Rada w głosowaniu. Panie przewodniczący, mieliśmy do wglądu uchwały, które przewidywały 7 i proszę na to zwrócić uwagę, 16 maja takie uchwały żeśmy otrzymali. Tak, dlatego, że tak jest w statucie. Gdy przyszło do głosowania, pan zmienił to. Ja niczego, jeszcze raz powtarzam, niczego nie zmieniłem, tylko zgodnie ze statutem, w statucie mamy zapisane od 5 do 7 i to Rada musi podjąć decyzję, ile. A dlaczego pan założył, że pan przewodniczący, że jest tylko 5 ma pracować? Ale to nie ja podjąłem, ale kto? Głosowaliśmy nad 5. No ale ktoś, ale ktoś podał. 7 i 6, a to nie ja No ja też nie podałem tak. Nie, panie przewodniczący, to pan jako... Tak, no to można obie. Ale ktoś przygotuje te projekty uchwał. Pan zgłosił od budżetu i środowiska. Że komisja budżetu, jaki... No bo musimy podjąć decyzję, więc mieliśmy do wyboru 5, 6, 7. Dobrze, ale to... Ja zgłosiłem 5, państwo zgłosił, ktoś zgłosił 7, 6 nikt nie zgłosił, tak? Tak było. Tak. A ja to ja mam. Dobrze, to ja mam takie pytanie w związku z tym. To co panem przewodniczącym kierowało, że zgłosił pan pod głosowanie, że w Komisji Środowiska ma pracować 5 osób, skoro w poprzedniej kadencji Rady Gminy pracowało tam 7 osób. Czy... Komisji Środowiska? Tak, 7 osób. Tak. Czyli rozumiem, że pan uznał w tym momencie, dając to pod głosowanie, że jakby na ten moment praca tej komisji jest jakby wystarczy tylko teraz 5 osób, skoro kiedyś trzeba było 7 osób i do tego jeszcze nie wiadomo... Bardzo prosty temat, dlatego, tak? Że ciężko było o kworum, tak? O jakie kworum? Gdzie? Komisja czasami. No, kadencji było, w związku z powyższym 7 osób musiało przyjść 4, żeby komisja była ważna i ważne były głosowania na tej komisji. Panie przewodniczący, to nie nasza wina, że nie przychodzili. Prawdopodobnie jest to pierwsze, to była moja jakby interpretacja stanu faktycznego z poprzednich lat. Mam taką propozycję, skoro widzimy, że są chętni do pracy w tych komisjach, czy nie można by było się jakby cofnąć albo ponownie rozważyć powiększenia składu tych komisji. No to musimy to wypracować takie stanowisko. Jeżeli będzie taka zgoda na to, to jak najbardziej tak. Dlaczego no to już było, tego tak, to nie cofniemy. Natomiast jeśli są chętni, tak, no nie ograniczajmy prawa radnym do pracy w komisjach, tak? Zwłaszcza, że ten podział jest taki, mówię, no 4 do 1 tak naprawdę. No z jednego komitetu wyborczego jest 4 radnych, z drugiego jest tylko 1 i tak naprawdę w razie absencji jakiejś zdrowotnej czy czegokolwiek. Drugi klub radnych jest w ogóle nie reprezentowany na danej komisji, więc uważam, że to jest trochę dyskryminacja taka i należałoby to poprawić, tak? To jest decyzja Rady, jeżeli będzie. Jeśli Szanowna Rada taka decyzja... zgodę, to jak najbardziej byśmy wrócili do tych dwóch komisji i je powiększyli. Panie Przewodniczący, tym bardziej, że wydaje się, że ta sytuacja była bardzo podobna, bo tutaj był przypadek taki, że ta właśnie Rada Gminy uchwaliła statut gminy, uchwaliła między innymi, iż stałe komisje nie mogą liczyć więcej niż 7 członków, czyli sytuacja
jakby od nas wzięta, zaś komisja rewizyjna liczy 4, tutaj sobie u nas jest akurat 5, więc to tutaj są dalsza sytuacja, dalszy przypadek, więc jest w tej sprawie po prostu wyrok, no ale i komisja, apelujemy. Jeśli chodzi o komisję rewizyjną i komisję skarg wniosków, no to jest ustawowa regulacja, tak, tak, 5 tak, osób tak, i tak, tak, ale nie, mimo wszystko wyrok się nie odnosi. Statut nie odbiega jakby tak, od... Ale ja tu podaję przykład, jaki był tutaj przykład oceniany w porównaniu do naszego, z tym, że tam nie ma wskazania, że chodzi to tylko o rewizyjną, tylko chodzi po prostu o komisję, tak? No i chcemy tutaj pracować, chętni po prostu są, chcemy, żeby klub był reprezentowany. To jest do ustalenia między nami, natomiast jeśli chodzi o wyroki, to dziś wyrok jest taki w tej samej sprawie, a jutro będzie w tej samej sprawie no, inny wyrok. Panie przewodniczący, tylko tak. My akurat się nie sugerowali. Oczywiście, to zróbmy tak, żeby gmina Dębe Wielkie nie była wymieniana tutaj w Lex i innych podobnych periodykach jako przykład, jak na przykład nie robić, tylko najlepiej przykład jak robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Natomiast, żeby większa liczba osób mogła brać udział w posiedzeniu, to są tak zwane łączone posiedzenia komisji. Wtedy te tematy i tak są omawiane i wszyscy mogą brać w tym udział. Zresztą takim przykładem była ostatnia komisja wspólna. Wszyscy radni byli i omawialiśmy zagadnienia budżetowe. Nie mamy prawa do głosowania. Nie mamy prawa do głosowania. Czyli możemy sobie... Ale potem i tak decyzję podejmuje Rada w tej samej sprawie, tak? I na Radzie już jest możliwość głosowania. Panie przewodniczący, dajmy pracować radnym. Tym bardziej, że prawo bardziej, tak jak pan tutaj wódz mówi, że jest różnie, jest interpretowane, dajmy pracować radnym. Tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, panie są po jednej komisji. Jednej komisji. Od państwa zależy, czy się dogadacie. Tyle. No nie do tak końca. Tak jak mi tak jak od nas zależało, zmniejszenie liczby członków komisji. Zmniejszenie ilości. Można było nie poddawać pod głosowanie. Prawda, radni chcieli pracować, trzeba było nie poddawać pod głosowanie zmniejszania komisji, tylko trzeba było przyjąć, że jak jest 7, to mogą pracować w 7. Takie moje zdanie jako mieszkańca. Panie przewodniczący, jeżeli ja mogę coś proszę powiedzieć, bardzo. Bo tak słucham i otworzyłem sobie z dwóch źródeł, zarówno z systemu Rada, jak i z maili, które dostajemy z Biura Rady. W obu przypadkach przy uchwale, przy projektach uchwały wszędzie jest wykropkowane. Nie wiem, skąd pan wziął projekty uchwał, gdzie było wpisane 7 członków. Ja przynajmniej nie dostałem takiego. Nie, no bo ja to zrozumiałem, że my coś myśleliśmy, że jest uchwała, wiadomo, i że my jako radni dostaliśmy, przepraszam, no właśnie, bardzo cierpliwie, że dostaliście państwo, dostaliśmy jako radni do wiadomości uchwałę, w której jest pisane ile członków, a później, że rzekomo pan przewodniczący poddał nie wiadomo dlaczego pod głosowanie zmniejszenie i tam z tyłu sali jeszcze taki głos dodatkowy został, wybrzmiał. Natomiast ja nie znalazłem w dokumentach, które dostajemy jako radni, żeby były projekty uchwał, w których byłoby na sztywno wpisane liczbę członków, ponieważ statut przewiduje wybór przez radnych, ile członków ma być w danej komisji. Dokładnie. I tyle w tym temacie. Głosowania odnośnie liczebności komisji były przed zgłoszeniami, więc przed zgłoszeniami nie było wiadomo, kto. Natomiast ja chciałbym jeszcze jednej rzeczy powiedzieć. Oczywiście najlepiej jest rozmawiać przed takimi uchwałami wspólnie, kto gdzie chciałby pracować w jakiej komisji. Ja z tego co wiem, takie rozmowy były podejmowane z każdej strony, bo tu wiem, że i z jednej strony i z drugiej strony były podejmowane. Nawet można to przejść do otworzenia, nawet podczas posiedzenia już tego, skoro te rozmowy jakoś nie przyniosły spodziewanych rezultatów, żeby każdy był zadowolony, to podczas posiedzenia były zgłaszane również przez nas, osobiście przeze mnie, jak i tutaj przez, wiem, że przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, były osoby, które nie z państwa, które nie wyrażały zgody na to, żeby w tych komisjach uczestniczyć. Także to też nie jest tak, że my jakoś się okopaliśmy tutaj i wyznaczyliśmy państwu miejsca po jednej komisji. Ale to przepraszam, pan ma decydować. Nie, ja decydować, tylko czy przyzna pani, czy zaprzeczy pani, że ktokolwiek się z panią kontaktował, żeby rozmawiać na temat komisji?
przed posiedzeniem. Znaczy tak, kontaktował się ze mną pan wójt, co mnie mocno bardzo zszokowało, bo ja mam wrażenie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że panie wójcie, pan wójt jest wszędzie, ja mam wrażenie, że ta komisja nie ma, nie może się nawet spotkać sama bez wójta i podjąć jakiejkolwiek decyzji, bo to pan wójt to jest ja najważniejszą osobą i osobą, która decyduje o tym, jak ta rada głosuje. To ja pozwolę sobie coś... I dla mnie, gdyby się do mnie zgłosił pan przewodniczący Rady Gminy, bardzo chętnie bym z nim porozmawiała na ten temat. Natomiast pan wójt, z tego mamy dwie władze wykonawcze. Jedna władza wykonawcza, jedna ustawodawcza. Tak to można podzielić. Więc troszkę mylimy, że tak powiem. To ja też adwokatem jedno zdanie chciałem powiedzieć. To jak pani wytłumaczyłaby to, że ktoś kompletnie spoza rady i nie pan wójt kontaktował się z radnymi z tej strony i zapraszał ich na spotkania. Ale ja nie wiem, kto się kontaktował z państwem. Kto się? Znaczy, skończmy tą dyskusję, bo to nie ma najmniejszego... Tak. Ustalmy coś odnośnie... Ale to nie... Ja uważam, bo rozumiem, teraz... rozmowy. Teraz oczywiście temat jest oczywiście gorący. Państwo wypowiadać się publicznie na ten temat jak najbardziej. Publicznie teraz tutaj podejmujemy ten temat i wypowiadamy się, na atmosfera jest gorąca. Myślę, że na przykład wczoraj na tym posiedzeniu można było na ten temat rozmawiać i możemy, i zresztą po posiedzeniu ja osobiście z kilkoma osobami tutaj rozmawiałem i mówiliśmy, że przecież jak najbardziej za chwilkę się tutaj już poznajemy i współpraca moim zdaniem na wczorajszym posiedzeniu bardzo, bardzo fajnie się układała i że trzeba po prostu tę komisję przetasować, tak? Nie trzeba tego robić w świetle kamer i w świetle Jupiterów i Facebooka. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, przewodniczący. Są jeszcze jakieś sprawy nie dotyczące już tego tematu? Ale ja nie udzieliłem głosu. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Tak, ja jestem od udzielania głosu. Mieszkańcem przedem na sesji. Przepraszam bardzo, ale ja na razie rozmawiam z radnymi. Pan udzielił głosu w wolnych wnioskach, dlatego chciałem. Ale jeszcze nie udzieliłem panu konkretnie tego głosu, tak? Przepraszam. Więc pytam sobie. Na razie zgłaszał się tutaj pan Bogdan Romanowski. Dziękuję za ograniczanie wypowiedzi. W tym temacie nie ma. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy są jakieś inne sprawy? Ale poza wolnymi wnioskami? No chyba w wolnych wnioskach to są inne sprawy, panie przewodniczący. Proszę się może zorientować w temacie, bo to pan prowadzi sesję, nie ja. Czy teraz pan, panie Grzegorzu, chciałby zabrać głos? Nie, dziękuję już. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej spraw w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo.